Nic nie działa na mnie. Bardziej odprężająco. Wow, co to jest? To klejnoty! Najnowszy trend od InfluPets. Hej, to jest Peggy V, największa gwiazda ze wszystkich InfluPets. Chciałabym mieć tyle gracji, co ona. Ma świetny styl. I najlepszy klejnotowy fryz. Pora odwiedzić Fabia i Fabię. Może opowiedzą nam o tym trendzie? Tak, ale bez pośpiechu. Zrelaksujcie się. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP Pets! Nowy super trend klejnoty. Nie zdałam egzaminu. Mam 8 punktów. To nie tak źle, brawo! Egzamin na prawko na motocykl składa się z 20 pytań i większość dotyczy spraw technicznych. Jak sprawdzić poziom oleju? Przypomniało mi się, że musimy sprawdzić poziom oleju w naszym hair wagonie. Wujku, nie przeszkadzaj. Wybacz, po prostu stresuję się naszym gościem. O! Ja obiecuję, że już nic nie powiem. Hejka! Co słychać, Fabio? Peggy V! No nareszcie! Tak. Nie zmieniłeś się, odkąd robiłeś fryzurę Queen Pet? A ty wyglądasz coraz piękniej. Kocham twój styl, Peggy V. To jest prawdziwe dzieło sztuki. Tak, wiem. To jest wręcz klejnostyczne. Klejnostyczne? To będzie niezły hit. Ulepszymy ten fryz, prawda, Fabia? A? O nie, to zbyt kuszące. Może lepiej pójdę się pouczyć w hair wagonie. Wow, to prawdziwa Peggy V! Hej Peggy, poznaj Nilę, Juliet, Gwen, Lady Gigi i Maję, czyli VIP Pets. Hejka VIP Pets, miło mi was poznać. To dla nas zaszczyt. Co myślicie o moim stylu? Te piękne klejnoty to Celestyny. Są piękne. Też chcę takie. Jak ty to robisz? Jak to jest być InfluPets? Jak tworzysz nowe trendy? VIP Pets, pamiętajcie, spróbujcie wyluzować. Czy to twoi followersi? Masz sporo powiadomień, bo za 10 minut mam bardzo ważne wydarzenie na przedmieściach, więc... Chwila, moment! To już zaraz... O nie, spóźnię się! O nie! Nie martw się! Zrobimy ci fryzurę w hair wagonie! No to w drogę! Najpierw pomóżcie mi spakować wszystkie gadżety. Lokówki, grzebienie, farby, no i olej. Olej dla hair wagonu. Pośpieszcie się! Hej! Ta tubka to farba czy olej? Dziewczyny! Słyszycie mnie? To pewnie olej. Przed podróżą należy sprawdzić poziom oleju. Peggy zaraz spóźni się na występ. Ale nie zdążyłam jeszcze nawet przeczytać jednego rozdziału. Ja wysiadam. Nie mamy czasu. Na szczęście twój wujek ma wszystko pod kontrolą. Hej, pet followersi, mamy malutkie opóźnienie, ale bez obaw. Niedługo się zobaczymy. A w sprawie egzaminu? Nie martw się, zaraz wszystkiego cię nauczę. Wystarczy, że będziesz obserwować, jak świetnie prowadzę. Stój! Przed znakiem stopu musisz się zatrzymać. Wiem o tym. Dlaczego nie chcę odpalić? Silnik wydaje dziwne dźwięki. Brzmi jak powinien. Jasne. Hej, kochani, słuchajcie! Zepsuł się nasz hair wagon, więc utknęliśmy w miejscu. Tylko bez paniki. Razem na pewno go naprawimy. Spróbuj wyluzować. Nie ma żadnych uszkodzeń. Na dole też chyba w porządku. A może chodzi o rurę wydechową? No cóż, nie widzę nic dziwnego. Spróbuj odpalić auto, wujku. Brzmi, jakby nie mogło oddychać. Rety, Nila, masz świetny makijaż. Do twarzy ci w zielonym kolorze. Co? Skąd? Mam zielone oko? Zielone? Już wiem. W silniku jest zielona farba. Ale skąd ona się wzięła? Ja myślałam, że to olej. Wybaczcie mi. Wujku, musimy pozbyć się farby z silnika. Dobrze, jeszcze odrobinę. Świetnie, tak trzymaj! Spróbuj dodać więcej gazu! Tak! Nie! Ale Peggy, spóźnisz się na swój występ. Wiem, ale... są rzeczy ważniejsze. Proszę, Nila, to dla ciebie. Za twój spokój ducha i za bycie dobrą przyjaciółką. To klejnot? Dla mnie? Och, dziękuję. Mogę się znowu zrelaksować. Wow, aż nie mogę się napatrzeć. Tak pięknie błyszczy. Możesz uczesać Nilę, jeśli chcesz. Wiem, że masz sporo nauki. Patrz na to! 20 punktów! Dzięki przygodzie z hair wagonem przerobiłam całą mechanikę. No i zdałam egzamin. Idealnie. W takim razie ruszamy w drogę. Ty zrobisz dziewczynom fryzury, a ja będę prowadził. Purpurate Style. Wyglądasz świetnie, podoba mi się. Mam pomysł! Powiesz coś do kamery? Hej, sprawdźcie mój nowy styl. Wyglądam jak InfluPet. Wybacz mi, Peggy V. Kompletnie nie znam tej okolicy i chyba przez to się zgubiliśmy. W porządku, dam znać moim followersom. Bardzo mi przykro, ale nie dotrę na występ. Naprawdę próbowałam i dzięki VIP Pets nawet całkiem nieźle się przy tym bawiłam. Panom spodobała się moja dwugodzinna relacja na żywo. To chyba moje najdłuższe i najfajniejsze nagranie. Dziękuję, VIP Pets. Czas wracać do domu. Czekajcie chwilę. Gdzie my jesteśmy? Wygląda ciekawie. Wow. Tu jest pięknie. Kocham neony, ale ktoś nas chyba obserwuje. Już pamiętam! Jesteśmy w... I love the pets! W poprzednim odcinku... Chciałabym mieć tyle gracji, co ona. Proszę, Nila, to dla ciebie. To klejnot. Najnowszy trend od InfluPets. Gdzie my jesteśmy? Kocham neony, ale ktoś nas chyba obserwuje. Och, tak! Już pamiętam. Jesteśmy w... O, rety! A więc to jest Cat Town! Wow, ale super! Wszystko tu jest neonowe. Jest tu jasno jak w dzień. Chyba przesadzasz. Ha? Lepiej już wracajmy. Dopiero przyjechałyśmy! Chodźcie! Znam fajne miejsce! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ja. Ten włos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Witajcie w Cat Town. Tu jest niesamowicie. Wow! Nic nie widzę. Fabia, gdzie jesteś? Hej, VIP Pets, chodźcie za mną. To jedno z moich ulubionych miejsc. Uliczka z ramen. Ramen? Za chwilę wrócę. To jest zapach... Hej, ty! Kota! Skąd masz ten klejnotowy styl? Od Peggy V? Tak, to nasza bliska przyjaciółka. Też kiedyś będziemy InfluPets, tak jak ona. Przyjaciółka? Ha, jasne. Te kluski były pyszne! Wow! To Peggy V! Jestem twoją największą fanką! Nieprawda, bo ja nią jestem! Pora wracać! Nie tak szybko! Oddajcie nam klejnot! Jest na naszym terytorium! To klejnot Nili, dostała go od Peggy V! Hey, the gym is ours! We rock it better! Can't you see that our style is front and center? Hey, dig out of here! So colorful! Being loving and caring means so powerful! With neon glamorous hair, we are super fast, yeah, you stop and listen to each other instead. We could work together and become best friends. Yeah, we're different, but we're more alike than it seems. Together we'll be stronger than you believe. Together we could be the queens. Hey! Run, 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 gotta run, run, run. We will be the coolest InfluPets in town. Run, 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 gotta run, run, run. We will be the first to cross the finish line. Gather up, we glow even in the dark. We're gonna show the world what we got. Yeah, we will take the jump cause it belongs to us. Better together, stylish forever. Hej, wpadłam na pomysł! Jeśli chcecie zostać InfluPets i zdobyć klejnot, musicie zgadnąć, jakiego gadżetu użyję podczas pokazu mody. Kto pierwszy zgadnie, ten wygra! Ale skąd możemy to wiedzieć? By zostać InfluPet, musicie przewidywać trendy i być o krok do przodu. Te okulary są jedyne w swoim rodzaju. Zaprojektowano je, bym mógł zobaczyć każdy włosek moich klientek. Nie martw się, wujku. Jestem pewna, że je znajdziemy. W internecie nie ma nic o nowym gadżecie. Przejrzałam już wszystkich InstaPets. Hejka, VIP Pets! Pomożecie nam znaleźć okulary wujka? A co wy właściwie oglądacie? Bardzo przepraszam, nie zauważyłem pani. Wujku, to przecież jest... Peggy mówiła, aby być o krok do przodu. Tak, ale co to właściwie znaczy? To trudne zadanie. Czy dałabyś nam jakąś wskazówkę? By zostać InfluPet, musisz mieć swój wyjątkowy styl. A, chodzi o plakat! Gadżet musi na nim być. Ja tam nic nie widzę, jest za wysoko. Myślałam, że masz lepszy wzrok. Kitty, pokaż, co potrafisz. No dalej, Kitty, dasz radę podejść jeszcze bliżej. Hmm, zaraz wygrają. Co mamy robić? Możemy zrobić wieżę. Wiecie, wiodzę... Musicie dać z siebie wszystko! InfluPets się nigdy nie poddają! Dziewczyny, ja zaraz spadnę! Nie! Uwaga, lecę! Hmm. Waszą zaletą jest kreatywność, a naszą szybkość i zwinność. Powinnyśmy współpracować. Nie ma mowy! Selena ma rację. Jaki jest plan? Słuchajcie uważnie, to nie będzie łatwe. Wyluzuj. Każdy choć raz wpadł do ścieku. Jestem tego pewna. No chodź, tym razem je znajdziemy. Nie, to nie ma sensu. Jestem skończony. Wieża gotowa. Wspinajcie się. Ech. 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 Wciąż nic nie widzę. Hm? Mam pomysł! To korona! Naszym sekretnym gadżetem jest korona! Korona? Byłam pierwsza! Nie, bo ja! Klejnot jest mój! Selena, to ty wpadłaś na pomysł, by działać razem, więc to dla ciebie! Wow! Bardzo dziękuję! Ach, przeżyliśmy tyle wspólnych chwil! Wujku, patrz! Bardzo bym chciał, ale nie mam okularów. O, dziękuję, dziękuję z całego serca. A, Znalazła je Selena. dziękuję. Jak mogę się odwdzięczyć? Zrobię wszystko. No dobrze, czy pomógłbyś mi z klejnotową stylówką? Moonstone Style. Tak, ta stylówka jest niesamowita. Może zrobimy sobie selfika? Ciekawe, jak... Moi drodzy, nie uwierzycie mi! Poznałam psy i koty, które za sobą nie przepadają, ale jestem pewna, że będą świetnymi przyjaciółmi. I love VIP Pets! Hej, Peggy V! Jestem Aurora, wpadłam do Glam City, ale nikogo tu nie znam. Podpowiesz, co warto tutaj zobaczyć? Witaj, Auroro! Znam idealne VIP Pets, które z wielką chęcią oprowadzą cię po mieście. Zaraz do nich zadzwonię! O, to Peggy V! Gotowe na nowe wyzwanie? Tak! To będzie super! Dziewczyna, która odgadnie najfajniejsze pierwsze miejscówki w Glam City zdobędzie ten klejnot. Wow. Przygotowałam dla was kilka wskazówek. Tym razem zdobędziemy ten klejnot. Najpierw udajcie się do miejsca, w którym najmodniejsze zwierzaki jeżdżą na kółkach. Tam poznacie Aurorę. Będzie wam dzisiaj towarzyszyć i razem z wami odkrywać najlepsze miejscówki w mieście. Powodzenia! Na kółkach? Tak powiedziała. Więc może to jakiś parking, choć nie jestem pewna. Już wiem! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten włos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Nowe wyzwanie. Co robisz, wujku? Właśnie zmieniam dekoracje w naszym salonie, ale trochę przesadziłem. To mi przypomina święta. Chyba wpadłam na pomysł. Może ozdobimy salon zgodnie z najnowszymi trendami. Chodźcie za mną. Patrzcie, całe miasto z wyjątkiem nas jest ozdobione w klejnotowym stylu. Moja siostrzenica jest najlepsza. Dziękuję ci, wujku. Wow! Świetne ruchy! Aż zachciało mi się tańczyć. Czy jesteś Aurora? Cześć, to jest Nila, Stella, a ja Lady Gigi. To Peggy V nas tu wezwała. Musimy rozwiązać jej zagadki, żeby zdobyć wielki diamentowy klejnot. My jesteśmy Selena, Mystery, Kitty i Elektra. Skąd ona to wie? Wyzwania ciąg dalszy. Musicie znaleźć wystrzałową, imprezową miejscówkę, w której Aurora będzie się świetnie bawić. Aurora, jakie masz hobby? Wiecie, lubię gimnastykę artystyczną, klejnotowy styl, muzykę. Już wiem! Zabierzemy cię do najlepszego sklepu muzycznego. To miejsce ma naprawdę świetną atmosferę. Gdzie to jest? Pierwsze słyszę. Chwileczkę. Gwen? Potrzebna pomoc. Musimy znaleźć sklep muzyczny, w którym... Zadanie zaliczone! To tutaj! Jesteśmy ostatnie. Witam w najlepszym sklepie muzycznym w całym Glam City. Skąd ona wiedziała? Zasłużyłyście na przerwę. Kolejny przystanek to najbardziej relaksujące miejsce w mieście. Prościzna, to musi być salon masażu. Skądże? Każdy wie, że kotki lubią łaskotki. Tanie! Hej! Tu chodzi o jogę! Pokażę ci najbardziej relaksujące miejsce, jakie istnieje. Nie, może to... Nie, to przypomina Halloween, a nie klejnoty. Mam blokadę kreatywną. Nie martw się, wujku. Może poszukam jakichś inspiracji na mieście. Wow! Mam wrażenie, że latam. To niesamowite! Moje gratulacje, VIP Pets! Wszystkie jesteście w dobrym miejscu. Ale skąd ona to wszystko wie? Ostatnie zadanie na dzisiaj to znalezienie najbardziej słonego miejsca w całym Glam City. Miejsca, z którego widać największy klejnot, a także najpiękniejszy zachód słońca. Aurora musi je zobaczyć. Jeśli jest słone, to musi być jedzenie. Może to food trucki? Masz rację. W jednym z nich może być klejnot. Psst, chodź z nami. Hej, to był przecież nasz pomysł. Czekajcie na mnie. Znalazłam. A gdyby tak... Te zdjęcia są niesamowite. Odzyskałem wenę. Bierzmy się do pracy. To miał być wielki klejnot. Jakim cudem go nie widać? Spokojnie. Mój nos znajdzie klejnoty w każdym miejscu. Ups! Tu nie ma żadnych klejnotów. To jakaś pomyłka. Pewnie szukamy w złym miejscu. Skoro tak, to po co tutaj w ogóle przyszłaś? Czekajcie. Może pomyślimy o tym razem. Wiecie, jakie tu są słone rzeczy? Już wiem. Może to nie ma sensu, ale najbardziej słoną rzeczą jest morze. Ale w morzu nie ma żadnych klejnotów, prawda? Może to zagadka? No a klejnot to tak naprawdę tylko przenośnia. To zbyt skomplikowane. Już wiem! Największym klejnotem jest pewnie słońce! Racja! Czyli mamy morze i słońce, więc najlepszym miejscem na zachód słońca jest... Plaża! Czekajcie na mnie! Niesamowite! Rozwiązałyście zagadkę i na dodatek zrobiłyście to razem! Super z was ekipa! A to wszystko dzięki tobie, Auroro. Świetnie sobie poradziłaś. Bez ciebie to zadanie byłoby niewykonalne, więc to tobie wręczam klejnot. Dziękuję! Peggy V, skąd wiedziałaś, gdzie my jesteśmy? To sekret InfluPets. Fabio, te klejnoty wyglądają super. Nie ma to jak współpraca. Hej, Rety, ale tu pięknie. Podoba mi się. Cały salon jest udekorowany w klejnotowym stylu. Cześć, jestem Aurora. Miło mi was poznać. Cała przyjemność po naszej stronie. Masz diament. Cudownie. Czy pomożecie mi z moją klejnotową stylówką? No pewnie. Diamond Style. Wow, ale super! Wyglądasz wspaniale! Dzięki, dziewczyny! Cieszę się, że mogłam was poznać. Mamy nową przyjaciółkę! No cóż, ona jest naszą przyjaciółką, nie waszą. O czym ty mówisz? To nie ma sensu! Szukam wyjątkowego miejsca na sesję zdjęciową. Czy masz jakiś pomysł? No pewnie! Cat Town jest fajne i bardzo stylowe. No i znam chyba najlepszą fotografkę w calutkim mieście. Emeraldę! Przekażę jej informacje. Do zobaczenia! Super, dziękuję. To na razie. Wow, świetne fotki! I stylówki! Nie jestem pewna. Emerald, o co chodzi? Nie wiem, po prostu jakoś... Nie podobają ci się nasze zdjęcia? Myślę, że to miejsce nie pasuje do naszej koncepcji. Cat Town jest super, ale czegoś mi tutaj brakuje. Czegoś tu brakuje, tak? Nie martw się, znam kogoś, kto nam pomoże. Cześć, jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten włos to sztos! I love VIP Pets! Najfajniejsza sesja zdjęciowa. O, to Peggy V! Hej, dziewczyny! Popatrzcie, z kim robię dzisiaj sesję zdjęciową w Cat Town. Czy ja widzę Casey na moim telefonie? Jestem jej fanką! Czy pomożecie nam udekorować Cat Town pod naszą sesję zdjęciową? Pozwólcie, że przedstawię wam Emerald. Jest naszą fotografką. Hejka! Hej, miło cię poznać. Ten szmaragdowy klejnot wygra VIP Pet, która zrobi dziś najlepsze zdjęcie. Jest przepiękny, prawda? Do zobaczenia w Cat Town. To nowe wyzwanie? Świetnie! Sorki, ale nie mogłem oderwać się od patrzenia w lusterko. O, kiedyś robiłem fryzury do sesji zdjęciowych. Nawet sam byłem modelem, bo byłem świetny w pozowaniu. Naprawdę? Tak, potrafię nieźle pozować. Sama zobacz. Daj spokój, wujku. Ruszaj w drogę i oddaj telefon. O, sprawdzę twoją galerię. Te zdjęcia są trochę przestarzałe. Może zacznij używać filtrów. Wyszło super! Już widzę siebie pozującego na tle naszego hair wagonu. Zdobylibyśmy mnóstwo followersów. A! Wujku! Przecież jedziesz pod prąd! To jest moje marzenie. Ach, ja marzę, by dotrzeć do domu. Już jesteśmy! No nareszcie! Nawet nie wiecie, jak się cieszymy, że was widzimy! Emerald! Jestem Fabio. Tak, zgadza się. Byłem w bardzo wielu magazynach. Czy widziałaś już mój hair wagon? Macie już pomysły na dekoracje? Tak! To świetnie! Macie czas do wieczora, by zrobić z Cat Town idealne miejsce na super sesję zdjęciową. Czy tylko ja nie mam żadnego pomysłu? Emerald, jesteś fotografką. Masz jakąś koncepcję? Nie wiem, może niech Cat Town zaświeci własnym blaskiem. Własnym blaskiem? Tak jak klejnot? Świetny pomysł! Obiecuję, że damy z siebie wszystko! A klejnoty to akurat nasza specjalność. Hej, wymyślcie własny styl. To nasze miasto i nasz pomysł. Wygramy to zadanie. O, to się jeszcze okaże. Już się nie mogę doczekać. Dobra robota, Fabia. Nasz hair wagon błyszczy jak nigdy dotąd. Będzie pięknie wyglądał na zdjęciach. Wyglądałby jeszcze lepiej, gdybyś mi pomógł, nie sądzisz? Czy to klejnotowy filtr? Jest cudny. Hej, co wy robicie? Podążamy za klejnotowym trendem, zgadza się, Emerald? Nie wiecie, co robicie. W klejnotach ważne jest światło i blask, tak jak w księżycu Cat Town, prawda, Emerald? Najwięcej świateł! Nie, naklejki są lepsze, ponieważ w klejnotach chodzi przede wszystkim o kolor i urok, jak w Glam City. Światła są o wiele lepsze, prawda, Emerald? Emerald na pewno woli naklejki. Światła! Naklejki! Światła! Naklejki! Światła! Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale to jest okropne! Przykro mi, dziewczyny. Wiedziałam! Koniec z naklejkami! Nie ma mowy! Koniec ze światłami! To się nie skończy dobrze. To będzie katastrofa. Zjemy coś? Światła! Naklejki! Naklejki! Światła! No to już po sesji. Może babeczkę? Chyba już wiem, czego chcę. Każda z was ma rację. Co? Ale to niemożliwe! Połączenie obu stylów to idealne rozwiązanie. Patrzcie! Wiesz, może te naklejki nie są jednak takie złe. Tak jak i światła. Najlepsze pomysły zawsze rodzą się ze współpracy. Masz całkowitą rację, Emerald. To połączenie jest cudowne. To jest przepiękne! Prawdziwe cudo! Zrobiłyście idealną dekorację do naszej sesji zdjęciowej. Wiesz, to zasługa Emerald. Emerald, nauczyłaś dziewczyny łączyć różne style, a to kluczowe dla InfluPets. Ten klejnot nosi twoje imię. Należy do ciebie. Wow! O, cudownie! To wygląda jak jakiś filtr. Jesteście gotowe na sesję? Powiedz, Emerald, co o tym sądzisz? Mogę do was dołączyć? Nie teraz, wujku. Mamy klejnotowy fryz do przygotowania. Hej, dziewczyny. Widziałyście koci neonowy styl? To prawdziwe arcydzieło! Emerald Style. Zaczynamy naszą sesję? Teraz ty jesteś gwiazdą, Emerald! Naprawdę? A co ze mną? O, chyba mam pomysł. Dziewczyny, mamy 10 sekund. To jest moja szansa. O, też chcę być na zdjęciu. Szybko chodźcie, dołączcie do nas. Czekajcie na mnie. O, nie załapałem się na żadne zdjęcie. Nie jestem już modny. Czekaj, wujku, jednak jesteś na jednym zdjęciu. Tak, to prawda. A więc kamera mnie kocha. Wiedziałem. I love you best. Wysłałam ci przepis od najlepszego kucharza. Będziesz wręcz zachwycona. To ravioli! Moje ulubione danie! Uwielbiam tę stronę z przepisami. Właśnie podsunęłaś mi pomysł na kolejną konkurencję. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP Pets! Konkurs gotowania. Ta linia mówi, że możesz się spodziewać gości. O, a także lepkiej niespodzianki. Patrzcie tylko na łapkę Seliny. Już niebawem przytrafi nam się coś naprawdę dobrego. Może nawet wygramy klejnot. Mnie to jakoś nie przekonało. Mamy gości! Widzisz, Selina? Mystery miała rację. A raczej szczęście. Przedstawiam mój najnowszy żel do dekoracji fryzur. Dzięki niemu stworzycie spersonalizowane akcesoria i będziecie cudnie wyglądać. Ale przecież dopiero zaczęliśmy go testować, wujku. Nie wiemy, czy jest... O! To pewnie ta lepka niespodzianka. Zobaczmy. Hej, to Peggy V! Gotowe na przepyszne wyzwanie? Wysyłam wam lokalizację. Mamy kolejny klejnot do wygrania. Hej, zaczekajcie! Nie zdążyłyście zobaczyć, jak działa mój żel. Witajcie! Pewnie zastanawiacie się, co tu robią te wszystkie kuchenki. Otóż dzisiejsze zadanie to gotowanie. Każda drużyna będzie musiała przygotować tradycyjne danie z Cat Town lub Glam City. I żeby było ciekawiej, koty przygotują gwiazdne danie z Glam City, a psiaki przygotują danie z Cat Town. Co? O nie! Pamiętajcie o jednym. Prezentacja dania jest równie ważna. Niech fani potraw pokochają wasze dzieła. Wygrana drużyna zdobędzie bursztynowy klejnot. No to zaczynamy konkurencję. Ach, nie mam pojęcia, co jedzą w Glam City. Nie wiem, jak smakują dania z Cat Town. Mystery, ty na pewno znasz składniki. A dodajmy ser z chili, kalafior w kostkach i żelki. Na pewno macie dobre składniki? Tak, pewnie, bo Mystery się nigdy nie myli. No dalej, drużyna kotów ma już składniki. O, musimy coś wymyśleć. Tylko co? Chyba wiem! Sprawdźmy zdjęcia dań z Cat Town. Patrzcie, wszystkie zawierają paluszki rybne. Świetnie! Znacie już główny składnik. Wystarczy dobrać dodatki i ugotować całość. O, wiecie, to nie pachnie zbyt smacznie. Czy na pewno dobrze to robimy? No cóż, spróbujemy, zobaczymy. O, to pali! Wody, szybko! O, moje wróżby są jednak błędne. Mówiłaś, że wygramy! Co my teraz zrobimy? Nie lubię przegrywać. Musimy czym prędzej znaleźć rozwiązanie. Inaczej psiaki wygrają. Chyba mam pomysł. Wam na pewno spodoba się mój wynalazek. Oto mój niesamowity żel. Zrobię z niego gadżety do włosów, o jakich nawet nie śniłyście. Patrzcie! Ten żel jest niesamowity, serio. Których dodatków mamy użyć? Co będzie pasowało do ryby? Pytanie której i jak przyrządzonej? Może użyj intuicji, Stella. Co mamy robić? A więc zgadły główny składnik. To sprytne. No dalej, Stella, nie mamy czasu. Albo przygotujemy potrawę, albo stracimy bursztynowy klejnot. Dziewczyny, wyluzujcie, bo na pewno przegramy. Przykro mi, ale tym razem nie pomogę. Nie naciskajcie, bo tak jak wy nic nie wiem. Biedaczysko, ona też się stresuje. Nie powinno się tak traktować przyjaciół. Hej, Stella! A co ty tu robisz? Powinnaś gotować i wygrać klejnot. Widziałam, jak cię potraktowały. Wiem, co czujesz. Moja drużyna też na mnie naciska. Serio? Ja naprawdę nie wiem, co robić. Znam tylko nasze potrawy. O, wpadłam na pomysł. Ja z kolei znam się na daniach z Cat Town, więc mogłybyśmy sobie pomóc nawzajem. Co o tym myślisz? Ten żel to jakaś porażka. Od teraz bardziej skupię się na robieniu fryzur. Możemy zrobić z tego żelu ozdoby. O rety, ale bałagan. No dobrze. Potrzebujemy mąki, jajek, ryby, ziemniaków i oleju. Przynieście mięso, pomidory i jakiś makaron. Widzę, że znowu wracamy do gry. Co mam teraz zrobić z ziemniakami? Uzmasz je. Pamiętaj, by odsączyć makaron. O co tu chodzi? Czy one sobie pomagają? No dobrze, spróbujmy. Obie potrawy są przepyszne i obie cudownie się prezentują. Dlatego postanowiłyśmy, że mamy remis! Świetnie! Klejnot należy do nas! Co? Mamy remis? Wiecie, tak naprawdę to był pomysł Mystery, by ugotować te dania razem. O, dzięki! Więc pomogłaś Stelli, mimo że była z przeciwnej drużyny i mogła wygrać? Zachowałaś się szlachetnie i zasłużyłaś na ten klejnot. Mystery się nigdy nie myli! W to akurat jestem dobry. Pora na super fryz. Style. Masz rację, w tej dziedzinie nie masz sobie równych. Wiem o tym, dzięki Fabia. Robisz najlepsze rybne paluszki. A ty najlepszy makaron. Wygląda na to, że się wreszcie polubiły. I love you best! Jak wiecie, zbliża się Festiwal Pełni Księżyca. Największa impreza muzyczna organizowana przez InfluPets. Wow, ale czad! Możemy wziąć w nim udział? No cóż, to już zależy od was. Festiwal odbędzie się tuż po Halloween. Musicie przygotować straszną choreografię. Najpierw będziecie musiały dobrać się w pary. Ja chcę być z Mają. Z nią na pewno wygram. To nie będzie takie łatwe, a to dlatego, że pary muszą być mieszane, składające się z psa i kota. Co? Co? Tak, wierzymy, że taka współpraca będzie dobrym doświadczeniem dla każdej z was. Co więcej, VIP Pet, która wypadnie najlepiej i będzie dobrą partnerką, zdobędzie ten piękny ametystowy klejnot. Wow! Do zobaczenia w Cat Town! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pet, baw się tak jak VIP Pet. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten włos to sztos! I love VIP Pet! Zatańczymy? Wujku, to jest jakaś katastrofa. Bywało gorzej. Dobrze, przyznaję. Mamy mały bałagan. Mały bałagan? Tu się nic nie da znaleźć. Powiedz mi, gdzie znajduje się lokówka? Tutaj. Widzisz? Już najwyższy czas tu posprzątać. No dobrze, zgoda. Może uporządkujmy rzeczy w kolejności alfabetycznej. Zacznijmy od A. To zajmie całą wieczność. Może po prostu zostawmy na widoku rzeczy częstego użytku. Na przykład nożyczki i zestaw grzebieni. Rzecz na A. Agrawka? Agrest? Fabia, pomóż mi proszę. Co zaczyna się na A? Ach, zejdzie się dłużej niż myślałam. Gotowe, by dobrać się w pary? Nie, chwila. Może włączę nam jakąś skoczną muzę. Ups, nie ten przycisk. To będzie chwila, którą warto zapamiętać. Miau, chcę być pierwsza. Moja para musi być zwinna. Szybka. Jak ja teraz zatańczę? Nie martw się, Elektra. Na pewno coś wymyślimy. To niesamowite! Jest naprawdę dobra. Aż za dobra. Jeśli chcemy wygrać klejnot, lepiej znajdźmy inną parę. No dalej, Mila. To jest zbyt trudne. Poradzisz sobie. Daj się ponieść muzyce. Ponieść muzyce? No już. Weź głęboki oddech i spróbuj poczuć ten rytm. Jakbym latała. Latała? To ja chcę być w parze z Nilą. No cóż, wygląda na to, że tylko ja zostałam bez pary. Widzisz? Jedyne rozwiązanie to ułożenie wszystkiego alfabetycznie. Kontynuujmy. Jesteśmy na C. C jak cierpliwość, której zaczyna mi brakować. Hej! Maja, co tutaj robisz? Nie ćwiczysz do konkursu? Nikt nie chce być ze mną w parze. To pewnie dlatego, że jesteś zbyt dobra i nikt by ci nie dorównał. Wow! Na chwilę zapomniałam o tym bałaganie. A ja jestem już na literze K. O co tu chodzi? Wujek chce poukładać wszystkie rzeczy alfabetycznie, a ja wolę ułożyć je według częstości korzystania, więc nie możemy się dogadać. Wiem, co zrobić. Może połączycie oba te pomysły? To może się udać. Uwielbiam łączyć style. To takie inspirujące i nowoczesne. Musicie ze sobą współpracować. Ułóżcie rzeczy według przydatności, ale alfabetycznie. Ona ma rację! To rozwiązanie jest fantastyczne! Hej! I właśnie wpadłam na pomysł! Z takim doświadczeniem tanecznym mogłabyś dawać rady i podszkolić inne dziewczyny, albo je na przykład zainspirować. Dobrze wiem, że potrafisz to zrobić. No cóż, może... Musisz w siebie uwierzyć! No dalej, spróbuj! Dobrze, dziewczyny, a teraz z entuzjazmem! Skok do chmur! Kitty? Hej! Weź pałeczkę i ją rzuć! Au! Nie chcę biegać za patykiem! Nie jestem psem, jasne? Ups! I znowu zły przycisk. Co ona robi? No dobrze. Nila, Kitty, podejdźcie. Selena i Aurora, wy również. Spróbujcie zatańczyć w tych kwadratach. Musicie współpracować, bo jesteście duetami. Musicie robić dokładnie to samo. Ale Nila nie chce skakać. Nie tak wysoko, kręci mi się w głowie. Więc skaczcie trochę niżej. No dobrze. Mam dosyć tej pałeczki. Może podejdźcie bliżej, żeby jej nie upuścić. Jesteś pewna? Zaufajcie mi. No dobrze. Teraz spróbujcie powtórzyć moje ruchy. Ale są zbyt trudne, zwłaszcza mając pałeczkę. Dajcie się ponieść muzyce. No dalej, wiem, że potraficie, dacie radę. Salon wygląda przepięknie. Świetnie nam poszło. Lepiej niż myślałem. Tak, sprawdźmy. Na przykład, gdzie znajdę grzebień? Może tutaj. A gdzie jest lokówka? Na pewno za grzebieniem. Tak trzymać, dziewczyny. Świetnie wam idzie. Niesamowite! Widziałyśmy, jak szkolisz koleżanki. Wywarłaś na nas tak ogromne wrażenie, że postanowiłyśmy dać ci... To dla mnie? Zasłużyłaś na niego ciężką pracą. Mimo, że nie miałaś pary, pomogłaś innym. Byłaś najlepszą partnerką. Tak, to prawda! Sprawdźmy, czy zgadniecie słowo na S. Ser, sroka, salami? Chyba wiem. Chodzi o super klejnotową stylówkę. Ametyst style. Wyglądasz równie pięknie jak twoje serduszko. A teraz zaczynamy halloweenowy koncert. Tak! Spędzasz czas ze swoim człowiekiem? Ja też bym tak chciała. Au! Mnie też wszystko swędzi. Wiesz, ja z kolei chciałabym spędzić leniwy dzień w domku, tak jak koty. Mam pomysł. Już wiem, co możemy zrobić w ramach kolejnej konkurencji. Psy będą udawać koty, a koty psów. Brzmi ciekawie! Jeśli ktoś chce zostać InfluPets i zdobyć klejnot, musi umieć patrzeć z różnych perspektyw. Pieski muszą zachowywać się jak kotki, no a kotki jak pieski. VIP Pet, która najlepiej wykona to zadanie, zdobędzie rubinowy klejnot. Widzicie? Ja już się zachowuję jak pies. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pet, baw się tak jak VIP Pet. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP Pet! Zamiana ról na jeden dzień. Koty chodzą w ten sposób. Z podniesionym ogonem. No dobrze, też spróbuję. Po co używać łap do drapania, skoro jest pod ręką latarnia? To Peggy. Pokażmy, jak dobrze nam idzie. Au, Pieski się raczej tak nie zachowują. Może lepiej trochę je poobserwujcie. Hej, co powiesz na nasz koci wzrok? Szczerze mówiąc, koty wcale nie robią takich oczu. Myślę, że powinnyście spróbować je trochę lepiej poznać. Ona ma rację. Ale zróbmy to jutro. Hej, VIP Pets! Mam jutro urodziny, łączone z imprezą świąteczną. Zapraszam wszystkich! Tak, super! Co jutro? Zaprosiłam również kotki z Cat Town. To dla mnie bardzo ważny dzień. Problem w tym, że jutro znowu mamy konkurencję. I musimy się przygotować. Możemy świętować pojutrze. To wciąż będą święta. Tak! Tylko że moje urodziny są jutro. Ale jeśli nie macie czasu... Czemu nas obudziłaś? Żeby wygrać, musimy je obserwować od chwili, kiedy wstaną, aż do momentu pójścia spać. Czy nie jest za wcześnie? Położę się jeszcze na chwilę. Tu chyba będzie idealnie. A więc zanim się położą, chodzą sobie w kółko, szukając najlepszego miejsca. Ale przecież każde miejsce jest dobre. Nudzi mi się. Poczekam tu na Emerald. Lubią łapać ogon. Nie rozumiem tylko, czemu nie potrafią tego zrobić. Ale jak to możliwe? To przecież łatwizna. Hej, już jestem! Nareszcie! No to zaczynamy. Ciekawe, gdzie są koty. Co one znowu robią? Dlaczego co chwila coś wąchają? Sama nie wiem. Może po prostu tak mają. Chyba są bliżej, niż nam się wydaje. Co tu robicie? Czy wy nas śledzicie? Wiesz, może troszeczkę. Hej, a wy co tu robicie? My? Wiecie, my tylko... No dobrze, my też was śledziłyśmy. Po prostu to zadanie jest zbyt trudne. Może sobie pomożemy. Dzięki konkurencjom trochę się poznałyśmy. I mimo, że się różnimy, mamy wiele wspólnych cech. Wszystkie lubimy się bawić. Mamy super styl i kochamy smakołyki. Kitty ma rację. Co o tym sądzicie? Działamy razem? Tak! Słyszałem, że nie chcecie przyjść na przyjęcie urodzinowe. Fabia jest załamana. Jak mogłyście jej to zrobić? Patrzcie na nią. Bardzo nam przykro, Fabio, ale mamy dziś ważną konkurencję. To jak dotąd najtrudniejsze zadanie. To wasza przyjaciółka. Wiecie co? Bardzo chciałabym zdobyć klejnot, ale nie chcę sprawiać przykrości Fabii. Hej, może urządzimy jej przyjęcie niespodziankę? Świetny pomysł i przy okazji będziemy mogły też ukończyć nasze wyzwanie. Wow, tak, będzie super. Zaraz jej o wszystkim powiem. Nie! Pamiętaj, to niespodzianka. Wujku, a z kim ty rozmawiasz? Nie, z nikim. Dlaczego tak się cieszysz? Ja? Ależ skąd? W głębi serca jestem smutny. W takim razie nie jesteś sam. Ale to się zmieni. Co powiedziałeś? Nic, naprawdę. Znaczy, powiedziałem, że mogłabyś rozwiesić lampki. Jakoś nie mam nastroju. Co? Machasz ogonem, kiedy ci smutno? Wiesz, my machamy, kiedy się cieszymy. Naprawdę? To zabawne. Przyjęcie zaraz się zacznie. Musimy się pośpieszyć. Najgorsze urodziny w życiu. Mam dosyć. Wracam do domu. Czekaj chwilę. A może pośpiewamy sobie jakieś kolędy? Nie, dziękuję. Fabia! Wszystkiego najlepszego! Ale co z waszą konkurencją? Wolałyśmy spędzić jednak ten czas z tobą. Przyszły nawet InfluPets. Oczywiście, to ważny dzień. W końcu święta Bożego Narodzenia mamy tylko raz w roku. O co tu chodzi? Moje gratulacje! Zaliczyłaś nasze wyzwanie na piątkę. Słuchałaś, rozumiałaś i szanowałaś nas. I przede wszystkim próbowałaś patrzeć z naszej perspektywy. A ty, Kitty, jako pierwsza zauważyłaś, że dzięki tym zadaniom możesz lepiej kogoś poznać i zaprzyjaźnić się. To dla mnie? Serio? Chyba czeka nas jeszcze jedno wyzwanie, wujku. No to zaczynajmy! Endezin Style. Wow! Wyglądasz po prostu cudnie! No i masz neonowe rączki, ale super! Hej, robię selfika! Lubię, kiedy wszyscy się dobrze bawią. I love you best! Widzę Lady Gigi. Idziemy? O! Dziewczyny, mamy nowe wyzwanie. Musimy przygotować festiwal Pełni Księżyca. Czy to nie ekscytujące? Ten festiwal to tradycja w Glam City. Najbardziej zaangażowana VIP Pet zdobędzie kwarcowy klejnot w kształcie serca. I wystąpi na scenie razem z InfluPets. Miau! Macie pomysł, jak wygrać? No nie wiem. Mogłybyśmy... Podzielmy się obowiązkami. Ja zajmę się organizacją. Mogę zaplanować całą imprezę, od najmniejszego szczegółu po najważniejsze zadanie. Takie jak wysyłka zaproszeń. Mam mnóstwo kontaktów. O, ja też chcę być organizatorką. Przykro mi, organizator jest jeden i jestem nim ja. No dobrze, dziewczyny, lepiej bierzmy się do pracy. Zajmę się przygotowaniem opasek. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten włos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Festiwal Pełni Księżyca. Wujku, spotkałam przed chwilą VIP Pets i dostałam od nich aż 3 zaproszenia na Festiwal Pełni Księżyca. O, to naprawdę miłe. Więc kogo ze sobą zabierasz? No cóż, 1 bilet będzie dla mnie, 1 dla przyjaciółki I 1 dla jej siostry. O, świetnie. Ciekawe, kiedy przyjdą moje zaproszenia. Idzie wam znakomicie, ale Seleno, inaczej zawiesiłabym światełka, a dekoracje przesunęłabym trochę dalej i bardziej w prawo. Ach, chciałabym wygrać konkurs i stanąć na tej scenie. Jeśli wygram, to zatańczę mój taniec. Chwilę, Kitty. Nie przestawaj tańczyć. Ten kawałek jest świetny. Jak się nazywa? Wciąż się zastanawiam. Wymyśliłam go pod taniec Kitty. Wystarczy napisać tekst i będzie gotowy. Scena wygląda ślicznie, ale dlaczego nikogo tu nie ma? Jesteś organizatorką. Czy udało ci się porozsyłać zaproszenia? Tak jakby... No dobrze, muszę wam się przyznać. Chodzi o to, że kompletnie wyleciało mi to z głowy, no i żadnych nie wysłałam. Gdybyś nie wzięła na siebie wszystkich obowiązków, to do tego by nie doszło. Co my teraz zrobimy? Ha? Ups, to moja wina. Dziewczyny, jak widzicie, każdy popełnia błędy. Najważniejsze to nie tracić nadziei. Jestem pewna, że razem znajdziemy rozwiązanie. Prawda? Wiem już, co zrobić. Może niech każda z nas wyśle zaproszenia swoim followersom. To doskonały pomysł! Bierzmy się szybko do pracy! Wysłałaś zaproszenia? Pewnie. Goście już tu pędzą. Sprawdźmy, może tu będzie lepszy zasięg. O, muszę lecieć. Festiwal już zaraz się zacznie. Może Wi-Fi przestało mi działać i dlatego nie dostałem zaproszenia. Zresztą, to tylko przyjęcie. Byłem już na wielu. Życzę ci świetnej zabawy. Wiesz co, wujku? Chyba masz rację. Zabawa będzie świetna, ponieważ... Na wszystkie lotki we wszechświecie właśnie dostałem mnóstwo zaproszeń. Myślałem, że o mnie zapomniały, ale się myliłem. A, czy to dla mnie? Jak mam się świetnie bawić bez najlepszego wujka i fryzjera pod słońcem? Dziękuję. Czy widzicie te tłumy? I to właśnie lubię! To będzie hit! Nie ma to jak współpraca. Gratulacje! Zwłaszcza tobie, Lady Gigi. Nie poddałaś się, szukałaś rozwiązań i poprosiłaś przyjaciółki o pomoc. Ten klejnot jest dla ciebie. Wow! Gotowa na nowy super fryz? Wow, wujku, doskonała robota! Wygląda bajecznie. VIP Pets! Witajcie na naszym festiwalu! Chciałybyśmy przedstawić wam wyjątkowych gości. Pieski VIP Pets! Te klejnoty są dla was! Zasłużyłyście na nie! No już, chodźcie na scenę! Super! Bycie InfluPets jednak nie jest najważniejsze. Tak, te wyzwania były wyczerpujące. Bardziej wolę... Weź twoją kumpelą! Ball up anything, everything we want. We look at it cause we work hard for it. If we fall, we always get back up. We find the power in our hairstyle. Count funny on air, we believe in ourselves. Nothing will ever bring us down. Being friends is the best, and nothing can compare. Nothing can ever tear us apart. For each other in the toughest times. We are so lucky to share this friendship. When we are together, everything is better. We'll always be there for each other. Got a funny on air, we believe in ourselves. Nothing will ever bring us down. Being friends is the best, and nothing can compare. Nothing can ever tear us apart. Yeah. We'll always be together as one. We'll always be together as one. I love you, pets! Gdzie jest mój ekstra żel do włosów? Powinien być na swoim miejscu. Widziałaś go może? Nie, skąd? Przykro mi, wujku. A co ty właściwie tam robisz? Hej, to przecież VIP Pets. Przesuń się, wujku! O, niezła fotka. Gwen świetnie tu wyszła. A widziałeś to zdjęcie Lady Gigi i Mystery? Są teraz najlepszymi przyjaciółkami. Tego to się nie spodziewałem. Ich przyjaźń przetrwa wszystko. Jest mocniejsza od ekstra mocnego żelu. Trwalsza od mega kosmicznego sprayu. Silniejsza od... Wujku, może urządzimy w salonie przyjęcie? Przyjęcie? To kiepski pomysł. O. Bo to musi być coś wyjątkowego. Zrobimy tu mega imprezkę, która potrwa całą noc. A może urządzimy tu piżama party? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten włos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Tajemnica zaginionego klejnotu. Wow, ale błyszczy! Też chcę mieć własny klejnot. Zaczekaj tu, wpadłam na pomysł. Czy próbowałaś już koktajli Juliet? Tak, są odlotowe. W życiu nie piłam lepszych. Wow! Jednak psy i koty mogą się polubić. Nie mogę uwierzyć, że tak dobrze się z tobą dogaduję. Ja też. Przyjaciółki ponad wszystko. Dyskoteka VIP Pets to super pomysł! Brawo, Shiara! Pokaż, co potrafisz! Nie podoba mi się tu. Idziemy. Shiara! 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 Dzień doberek! Hejka! Dawno się już tak nie bawiłam. Patrz na swój fryz. Zaraz go poprawię. Auć! Wszystko mnie dziś boli. Nic dziwnego. Sporo wczoraj tańczyłaś i byłaś w tym świetna. No dobrze. Czy masz swój klejnot? Tak, oczywiście. Mój klejnot zaraz... Mój klejnot! On zniknął! Spokojnie. Pewnie wypadł, kiedy spałaś. Znajdziemy go. Nie! Nie ma go tu! I co teraz? Czemu tak krzyczycie? Mój żel do włosów. Dziewczyny, Shiara zgubiła swój klejnot. Tylko nie to! A ja zgubiłam moją piłkę. Czyżby też zniknęła? Wujku, obudź się! Czy myślisz o tym samym, co ja? Tak. Myślę, że wśród nas jest złodziej. Złodziej? Mój klejnot! Czekajcie chwilę. Wujek zamontował kamery w całym salonie. To prawda. Mogę sprawdzić nagrania. Zobaczmy, o której zakończyło się przyjęcie. Patrz, Shiara, to ty. I masz swój klejnot. No cóż, wszyscy grzecznie śpią. Co ja wyprawiam? To takie krępujące. Shiara, ty chyba lunatykujesz. Lunatykuję? Na to wygląda. Podczas snu robisz rzeczy, których nie jesteś świadoma, więc ich nie pamiętasz. Nie wiem, czy lunatykujesz, czy nie, ale to zachowanie było niegrzeczne. Chwila, moment. A dokąd ty się wybierasz? Patrzcie, wróciła bez klejnotu. No cóż, nagranie było pomocne, ale wciąż nie wiemy, gdzie jest twój klejnot. I moja piłka. No i mój żel do włosów. Nic nie rozumiem. To wszystko wydarzyło się, kiedy spałam. Więc jeśli uda mi się nie zasnąć, może już nic więcej nie zgubimy. Od jak dawna ona nie śpi? Biedaczysko. Tak, ledwo idzie. Zaraz wpadnie na ten słup. Shiara, może trochę odpocznij. Poszukamy klejnotu. No i mojej piłki. Tak, ją też znajdziemy. Nie ma mowy. Jeśli zasnę, znowu narobię wam problemów. Przejdę się do salonu. Może coś znaleźli? Gdzie on jest? Gdzie? Ona długo już tak nie wytrzyma. Musimy jej jakoś pomóc. Chwila. Shiara, możemy porozmawiać? Pewnie. Muszę tylko poruszać się, żeby nie zasnąć, ale cały czas słucham. Otóż... Kilka lat temu, kiedy Fabio wymyślał nowe fryzury dla InfluPets, Casey zauważyła, że czymś się stresuje. Miałam egzamin i byłam cała w nerwach. Wtedy Casey dała mi prezent, który pomógł mi się uspokoić. On naprawdę działa. Wystarczy na niego spojrzeć, by się zrelaksować. Jestem pewna, że tobie też pomoże. Będziesz mogła zasnąć bez żadnych zmartwień. Dzięki temu karneolowemu klejnotowi spokoju. Tak myślisz? Jest przepiękny! Oczywiście! Zaufaj mi! Cornelian Style! Spójrz w lustro, Shiaro! Wyglądasz cudownie! Podoba mi się ten fryz! Czuję się taka zrelaksowana. Teraz ją obserwujmy. Chodźmy za nią, by sprawdzić, dokąd idzie. Gdzie ona jest? O, tam ją widzę. No dobrze, idziemy. Tu jest klejnot. No i piłka. I mój żel do włosów. I moja prostownica. Szukałem jej od miesięcy. To dla was. Żebyście też mogły błyszczeć. Dzięki, Shiara! Co się stało? To mój klejnot! A więc dałam go wam podczas snu? Tak! Ale jeśli chcesz, oddamy ci go, choć bardzo się ucieszyłyśmy. Nie trzeba. Cieszę się, że wam go dałam. A wiecie dlaczego? Bo zrozumiałam, że podczas snu również mogę robić dobre uczynki. Teraz mogę spać spokojnie. Mój klejnot! Nie, oddaj go! I love you, pets! Bow Power! Przyjechałyśmy do Glam City i przyznam, że to miasto ma świetny klimat. Tak, można tu zobaczyć mieszankę wielu różnych styli i ciekawych fryzur. A czy jest tu jakiś salon fryzjerski, który polecacie? Już nie możemy się doczekać, by poznać kulturę tego miejsca. Czy jest tu ktoś, kto dotrzyma nam kroku? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten włos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Taneczny pojedynek. Widziałyście wczorajszą burzę? Te dziewczyny mają styl! Lubię te ich wstążki, ale w tańcu z nami nie wygrają. Bow Power? Cat Power! No dalej, Kitty! Jako mistrzyni pokaż, co potrafisz! Ale uważaj na te kałuże! Hej, Bow Power! My nie tylko dotrzymamy wam kroku, my was pokonamy! Tak! Dobra robota! Tak trzymać! Nati i Kim odpowiedziały! Tak wam się wydaje? Czas to sprawdzić! Spotkajmy się dziś w skateparku! Zgódź się, proszę! Świetny pomysł! Uważajcie, bo siła i wdzięk to nasze motto! Pokażmy im, co potrafi koci skład! Świetne ruchy, Kitty! Hej, dziewczyny, co porabiacie? Uważaj, Maja, zwolnij trochę! Nie! Nic wam nie jest? O, Kitty, jesteś cała mokra! Obyś się nie przeziębiła! Bez obaw, nic mi nie będzie. Ćwiczmy dalej! O, nie czuję się najlepiej. Muszę zostać w domu. Przez kilka dni. Zdrowie jest najważniejsze, Kitty. Odwołamy nasz taneczny pojedynek. A oto i one, kotki, które rzuciły wyzwanie Bow Power. To się chyba jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło. Powodzenia. Będziemy wam kibicować. Na pewno wygracie. Wiecie, niestety, ale poradzą sobie. Są najlepsze. I ja to wiem. Świetnie. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. Spokojnie. Nauczę was tańca, dzięki któremu pokonacie Bow Power. No nareszcie, moja nowa suszarka. Chłania wodę i sprawia, że włosy są piękne i błyszczące. Ma nawet wbudowany kalkulator? Ale gdzie jest instrukcja? Ach, nie będzie nam potrzebna. Sama zobacz. O, rety, pomocy! Na logówki! Jak wyłączysz to urządzenie? Ratunku! Ouch! Ma za dużo mocy, ale co to jest? Już nawet hieroglify mają więcej sensu. No dobrze, dacie radę. Jeszcze chwila. Auć! To trudne. Mnie się udało, ale mnie popchnęłaś. No dobrze, spróbujcie tego. Co to za dziwne ruchy? Żeby wygrać, potrzebujemy czegoś bardziej dynamicznego. I jak to? Ależ skąd? Nasze ruchy muszą być płynne. Nieprawda, muszą być skoczne. Nie. Patrzcie na mnie. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Jeśli chcecie wygrać, musicie trenować. Obawiam się, że bez Kitty możemy sobie z tym nie poradzić. Te kokardki pasują ci do dzioba. Słyszałam, że salon Fabia i Fabi jest tu najlepszy. Zrobię sobie nowy fryz na nasz pojedynek. Okulary? Książka? Piorun? I jakiś ptak? Co to może znaczyć? Jeśli przeczytasz książkę, trafi w ciebie piorun. Przecież to nie ma sensu. Przepraszam, czy to salon Fabia? Tak, zgadza się. Zapraszamy. Wskakuj. Mamy nową klientkę. Hej, jesteś z Bow Power, prawda? Tak, jestem Nati. Enchanté. Co ona powiedziała? To po francusku miło poznać. Nam też bardzo miło. Jesteśmy VIP Pets. Słyszałam już o was. Czy znacie może te kotki, które rzuciły nam wyzwanie? To nasze przyjaciółki. Zrobiły to, ponieważ was uwielbiają. Są waszymi wielkimi fankami. Och, te kotki są nieustraszone. Mają dobre serce. Jaką fryzurę dziś robimy? Chcę czegoś zwiewnego, lekkiego, łączącego style i moje ulubione kokardki. Kapisz? No dobrze, to zaczynamy! Ta fryzura jest świetna! Dziękuję wam! Wow! Wyglądasz pięknie! Bardzo pasuje ci ten styl. Jest w techę. Fabio, masz prawdziwy talent. O, Nati! Byłam w salonach fryzjerskich na całym świecie i ten jest w mojej top 3. To, co robicie, jest świetne. Wiesz, skoro już o tym mówimy... Sporo podróżujesz, więc może wiesz, co to znaczy. To TechPet, język cyfrowych symboli. Sprawdźmy. Kiedyś się go uczyłam. Okulary oznaczają czytanie, książka to pewnie instrukcja. Piorun jest symbolem mocy, no a ptaszek kojarzy się z lataniem. To jaki jest przekaz? Dosłownie tłumacząc, przeczytaj instrukcję przed uruchomieniem. Zbyt duża moc sprawi, że polecisz. Wow, na żywo wyglądają jeszcze lepiej. Nie wiem, czy sobie poradzimy. Spokojnie, naprawdę sporo ćwiczyłyście. Dziewczyny! Pokażcie im! Jesteście super! Dajcie czadu. Zaczynamy pojedynek! Mam złe przeczucie. Nie pokonamy ich! To kto zaczyna? Czy mogę ja? Nie, ja pójdę. Tak będzie lepiej. Rety, co one robią? Słyszałam o nich w salonie. Ponoć są bardzo miłe. Szkoda mi ich. Nie idzie im najlepiej. O, gdyby tylko Kitty tu była, byłoby nam łatwiej. Hej, gdzie wasz entuzjazm, dziewczyny? Kitty, wyzdrowiałaś w samą porę na pojedynek. Czuję się już o wiele lepiej. Zresztą przecież bym was nie zostawiła. Wow, więc przyszłaś nam pomóc? Ten ruch był świetny. Patrz na mój obrót. Wolność! Czy ty uczysz nas tańczyć? Tak! Podzielmy się naszą wiedzą. Zamiast rywalizować, możemy sobie pomóc. No dalej, dziewczyny! Wow, mają znakomite poczucie rytmu. W Bow Power chodzi o to, by chwytać chwilę i cieszyć się nią z przyjaciółmi. Improwizacja jest najlepsza! Bardzo dobrze! Pokażcie nam swój styl, swoją kulturę i te super neonowe loczki. Są boskie! Ale super! Kochamy Bow Power! I love VIP Pets! Jest świetna. Też spróbuję taką zrobić. To nie takie proste. Może mnie się uda. Nie wiem, jak Kim robi to z taką łatwością. A pamiętacie jej słynne wyzwanie? Zrobiła super ruch, tak jakby spacerowała w powietrzu. O, masz na myśli to nagranie? Tak, zgadza się. Czy myślicie o tym samym, co ja? Zrobimy własne wyzwanie na psim tiktaku, związane ze stylem Bow Power. Warto spróbować! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Bow Power. Świetna kokarda! Skąd ona bierze te wszystkie super pomysły? To urocze, ale nie sądzisz, że dmuchanie balonów jest zbyt banalne? Nie w jej przypadku. Ona robi to w wielkim stylu. 1 miliard wyświetleń? To delikatna przesada. Ona dmucha balony. Ja też tak potrafię. Jestem pewna, że mnie wyjdzie to lepiej niż tobie. Założysz się? No pewnie. Przyjmuję to wyzwanie. Przekładając swoją łapkę w ten sposób, możecie narysować kokardkę. O, to w stylu Bow Power. Aby nadać im blasku, wysypcie trochę brokatu na kartkę i rozdmuchajcie suszarką. Dałyśmy za dużo brokatu. To żaden problem, spróbujmy jeszcze raz. Narysuj linię. Świetnie, kokardka prawie gotowa. Teraz w dół, w prawo i w górę. O, to w ogóle nie przypomina kokardki. Chcesz spróbować? Może pójdzie ci lepiej. Patrzcie na to. Jeśli coś zaplącza wam się we włosach, użyjcie szczotki, by to usunąć. Powoli i delikatnie. Wcześniej mi się udało. W razie kłopotów poproście o pomoc. Ups, ojej. Przykro mi, Maja, ale muszę użyć nożyczek. Co? Nie! Świetnie im idzie, wspierają się nawzajem, a to przecież najważniejsze w stylu Bow Power. Czy to nasze starania tak was śmieszą? Co? Nie, chwaliłyśmy was. Tak, jasne. Dziewczyny, ale my naprawdę... Chyba źle nas zrozumiały. Chciałyśmy im tylko pomóc. Widocznie wciąż nie rozumieją, o co chodzi w stylu Bow Power. Wystarczy, że im wytłumaczymy, ale najpierw zajmiemy się twoją fryzurą. To trudniejsze niż sądziłam, ale tobie się udało. Hej, Fabio! Fabio i Fabia, przedstawiam wam Kim. Hejka! Cześć, Kim! Robimy twoje kokardki. Na filmiku miałaś trochę lepszą fryzurę. Wujku! Dlatego tu jestem. Potrzebuję fachowca, który zmieni mój styl na Bow Power. No to doskonale trafiłaś. Freestyle. Wow, ten fryz jest świetny. I bardzo ci pasuje. VIP Pets będą wręcz zachwycone. Nie mogę zrozumieć, dlaczego nam się nie udało. Styl Bow Power jest zbyt skomplikowany. Rety, jaka super stylówka! Ale co wy tu robicie? Wyśmiałyście nas. To nieprawda. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże wam to zrozumieć. Szukacie stylu Bow Power, ale już go w sobie macie. Jesteście miłe i pomocne. Wystarczy tylko, że uwierzycie w siebie. Też tak zaczynałyśmy. To ja pomogłam jej wymyślić taneczny ruch, dzięki któremu stała się sławna. Pokażmy im. Niezła sztuczka. Wygląda super. Więc też potrzebowałaś wsparcia? Wsparcie to podstawa. Niech żyje Bow Power. Tak! Szybko chodźmy na plażę dokończyć wyzwanie. Kto tu ma lepszą formę? Jesteś niepokonany, wujku. VIP Pets wybierają się właśnie na miejską plażę. Idziemy? No pewnie! Gotowi na nowy hit Bow Power? Tak! Bow Power! We are so ready to fight for our dreams. We know that we gotta believe in ourselves. Make us feel so confident, and this glitter is just the sparkle we need. Overcoming every challenge together, always united no matter the weather. Our heads make us wonderful. If we fall, we're gonna get back up. Combining our different styles, always together as one. Together we the best, helping each other is the real Bow Power. Bow Power! Bow Power! No, we got the Bow Power, 'cause we never give up. We're always going to try our hashtag let's be free, 'cause that's our superpower. We know that we can get 1 billion clicks if we do it with the love and style. Combining our different styles, always together as one. Together we can rise up higher. We're different yet we're the same. This friendship is just the best. Helping each other is the real Bow Power. Helping each other is the real Bow Power. Teraz już wiecie, co potrafi Bow Power. Najważniejsze to trzymać się razem. Tak! Niech żyje Bow Power! I love VIP Pets! Jesteście gotowi na ostatnią piosenkę w naszej top 5? Rety, ale się stresuję. Ja też. Ze stresu nie mogę nawet jeść. Nie. Słuchaj uważnie. Moja piosenka jest w top 5 już od 2 miesięcy. Jeszcze tylko 1 tydzień i pobiję rekord. Nie uwierzycie, ale w tym tygodniu z naszej listy wypadła Gwen. O! Najwyższy czas! Była w top 5 tak długo, że pokryła ją pajęczyna. Gwen będzie musiała wymyślić nowy kawałek, by znów zabłysnąć w radiu. Och, to przecież jakaś kompletna bzdura. Chyba nie wiedzą, o czym mówią. Nie przejmuj się tym, Gwen. Twoja nowa piosenka też na pewno znajdzie się w top 5. Gwen? Gwen? Słyszysz nas? Tak, nic mi nie jest. To tylko lista. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Inspiruje mnie przyjaźń. I już od tamtej pory jej nie widziałyśmy. Nie zajrzała nawet do salonu. Naprawdę się o nią martwię. Musimy jej jakoś pomóc. Może zrobimy jej nową fryzurę. To na pewno podniesie ją na duchu. Ach, dłużej już tego nie zniosę. Ta suszarka wysusza mi nos. Czy wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Po prostu jestem zmęczony. Wujku, masz gorączkę. Musisz się położyć. My zajmiemy się salonem. A ty odpocznij. Mama, czy to ty? Dziękuję ci. Nareszcie Fabia będzie mogła tworzyć stylówki zupełnie sama. O-o! Patrz, Gwen też miała taką minę. Ja? Zupełnie sama? Musimy znaleźć Gwen. Hej, słyszycie to? Patrzcie, to ona! Pracuje nad nową piosenką! Brzmi świetnie! O, albo nie! To koniec. Rezygnuję z tworzenia muzyki. To nie jest dla mnie. O czym ty mówisz? Przecież zawsze o tym marzyłaś. Kochasz muzykę. To już jest przeszłość. O, wdepnęłam w gumę do rzucia. Spokojnie, VIP Pets. Może odwiedzimy salon Fabia i Fabi? Nowa fryzura poprawi ci humor. 98, 99, w sumie 100 wałków. Dobrze je policzyłam? Może przeliczę jeszcze raz. 1. Wyluzuj, Fabia. Wszystko będzie dobrze. Weź głęboki oddech. Hejka! O, muszę uczesać VIP Pets. I to zupełnie sama. Tak, Gwen bardzo potrzebuje twojej pomocy. Przyda jej się stylówka Bow Power, który stanie się dla niej inspiracją. No dobrze. Wskakuj, Gwen. Zaczynam. Jeszcze chwila. Tak dobrze? I gotowe. Jakoś nie widzę różnicy. O, wybacz mi, ale bez Fabia nie potrafię nic wymyślić. Mam blokadę. Blokadę? No cóż, to tak jak ja. Może poszukam inspiracji gdzie indziej. To nie jest tylko om. Nie, joga mnie nie inspiruje. Czekaj, nie możesz się tak łatwo poddawać. Powiedziałam to w złej tonacji. Świetnie. Teraz wyprostuj ogon i jeszcze bardziej ugnij tylne łapy. W tańcu też sobie nie radzę. Hop, hop, hop. Spróbuj mocniej wybić się z tylnych łap. W ten sposób. Zapomnij, to nie jest dla mnie. Wyszła w połowie zajęć, zanim znalazła własne om. Tak jak i u mnie. U mnie tak samo. Musimy pomóc Gwen na nowo pokochać muzykę. Fabia wciąż ma blokadę w robieniu fryzur. Nic nie przychodzi mi do głowy. Jak tylko wróci Fabio, wymyślę dla was nowe stylówki. Obiecuję. Musimy znaleźć coś, co zainspiruje Fabię i Gwen. Czy macie pomysł? Może coś, co zainspirowało Fabię do bycia stylistką, znów doda jej skrzydeł. Masz rację. Ta metoda może też zadziałać na Gwen. Warto spróbować. Szybko, Gwen już tu idzie. Musimy sprawić, by przypomniała sobie ulubione dźwięki. Hejka, VIP Pets. Czemu mnie tu ściągnęłyście? O co chodzi? Wiesz, Gwen, przypomniał mi się dzień, kiedy zagrałyśmy melodię ogonami. Pamiętasz? I kiedy usłyszałaś, jak pociągam noskiem. Wiem, co chcecie zrobić, ale... Mówiłaś też, że bardzo podoba ci się dźwięk moich podskoków. No i dźwięk mojego drapania. Już wiem! VIP Pets, mam pomysł! Na mój znak zacznijcie powtarzać swoje dźwięki. Wyszedł niezły beat. Mogłabym słuchać tego bez przerwy. Dziękuję, VIP Pets. Nie wiem, co bym bez was zrobiła. Przypomniałyście mi, za co tak kocham muzykę. Czuję, jakbym słyszała cały świat. Wracamy do naszego programu. Dostałem właśnie nowy kawałek od Gwen, który brzmi bardzo obiecująco. Gwen, jeśli mnie słuchasz, może wpadniesz do radia na krótki wywiad. Rety, chodźmy do salonu. Przydałaby mi się nowa stylówka przed wywiadem. Fabio, proszę, jesteś mi potrzebny. Nie odbiera, pewnie zasnął. Patrz, co ci przyniosłam. Wow, mój album z fryzurami. Jako dziecko wycinałam z magazynów ulubione fryzury i wklejałam je do notesu. Może to przypomni ci, dlaczego chciałaś zostać fryzjerką. Mam ważny wywiad radiowy i potrzebuję super fryzury w stylu Bow Power. Rety, szczerze mówiąc... No dalej, wierzę w ciebie. Dasz sobie radę. Superstar style. Czy coś się stało? Ależ skąd, wujku? Chciałam, żebyś zobaczył nowy fryz Gwen. Wybitny. Wybacz, ale muszę się położyć. A oto i ona. Ponownie w top 5. Gwen i jej nowy hit. Moi drodzy, czy jesteście gotowi na moc Bow Power? VIP Pets! Zebrałyśmy was tutaj, żeby ogłosić, że macie nowy filmik? Nowe kokardki? Że zostaniecie w Glam City na zawsze? Niestety. Nie ma też nowego filmiku. Kokardki? Lubimy je, ale nie. Wybieramy się w nową podróż! O nie! Trochę już nas poznałyście. Nie usiedzimy w miejscu. Pożegnania zawsze są trudne. Dlatego wolałybyśmy nie organizować żadnego przyjęcia. Będziemy za wami tęsknić, dziewczyny. A to szkoda. Mogłybyśmy urządzić imprezę w stylu Bow Power. Wiecie, możemy to zrobić, ponieważ ja też wyjeżdżam. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pets, baw się tak jak VIP Pets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten włos to sztos! I love VIP Pets! Yeah! Więź przyjaźni. Nie wierzę, że Shiara nas opuszcza. Będę bardzo za nią tęsknić. Ja tak samo, ale nie ma co się smucić. Pomyślcie o niej. Podróżowanie to przecież jej pasja. Wiem, podróże są super, ale wolałabym być z przyjaciółmi. Tak, ale dzięki temu, że Nati i Kim uwielbiają podróżować, mogłyśmy je poznać. Chciałabym, jak one, zwiedzać świat i poznawać przyjaciół. Chyba nie zamierzasz opuścić ulubionego wujka. Będzie ciężko, ale ty to zrozumiesz. Nie tak dawno sam dużo podróżowałeś, jako stylista gwiazd. Racja, ale po co ten cały pośpiech? Muszę cię jeszcze wiele nauczyć. A my pomyślmy, kto się czym zajmie. Juliet jedzeniem, Nila i Emerald dekoracjami, a Maja pomoże mi z muzyką. Nie mogę się doczekać! To będzie super impreza! Uwielbiam spędzać z wami czas. Dla mnie pożegnania są bardzo ważne. Nie dałabym rady wyjechać w złych nastrojach. Słyszałyście? Jeśli przyjęcie się nie uda, Shiara zostanie! Czy wy chcecie zepsuć jej przyjęcie pożegnalne? Mogę zepsuć jedzenie, a ja zepsuję muzykę. My z Nilą popsujemy dekoracje. A my ze Stellą zabierzemy jej telefon. Bez niego raczej nie wyjdzie. Tak! Shiara zostanie tu z nami. I tak właśnie wymyśliłem odwrócone lokówki. Niech żyje Bow Power! Och, ależ to pięknie. Wręcz bajecznie. O, jakaś katastrofa! W porządku. W końcu to nie dekoracje są na przyjęciu najważniejsze, tylko muzyka. Nauczę cię też, jak robić odwrotny kucyk. No i zaplatać warkocze z 2 kosmyków. Dobrze, rozumiem. Są setki fryzur, których nie znam, ale zapomnijmy o tym na chwilę i dobrze się bawmy. O, tak szybko dorastają. Musimy znaleźć dobry moment, by schować jej telefon. Shiara, czy zrobisz nam zdjęcie? Uważaj! Wcisnąłeś zły przycisk! O, przepraszam, to było niechcący. Ups, nie stara ze mnie. Wybaczcie, ale nie ma grania, dopóki tego nie rozplączę. Maja, spróbuj się uwolnić! Nie, czekaj, zły kabel! No cóż, bez muzyki wiele nie zdziałamy. Ale nie szkodzi, wciąż mamy jedzenie. Jest strasznie słone. Słone? Serio? Czyżbym pomyliła cukier z solą? Chwila, może burgery wyszły lepiej? Są strasznie słodkie. To jakaś katastrofa. Zepsułam przyjęcie. Nic nam dzisiaj nie wychodzi. W porządku. Jedzenie na przyjęciu nie jest najważniejsze. Zadzwońmy do kotek. Przygotowały dla mnie niespodziankę. O, gdzie jest mój telefon? Muszę go znaleźć. To bardzo ważne. Obiecałam im, że dzwonimy się na kamerkach. Może lepiej odwołać przyjęcie? Tak, przenieśmy je na jakiś inny dzień. Na inny dzień? Ale to nie będzie możliwe. Już wszystko zaplanowałam. Marzyłam o tej podróży. Nie rozumiecie tego? Czyli zepsułyśmy przyjęcie na darmo? Więc to było zaplanowane? Jak mogłyście mi to zrobić? Nie chcemy, żebyś wyjeżdżała. Wybacz, że zabrałam ci telefon. Boimy się, że jeśli wyjedziesz, to o nas zapomnisz. Skądże? Nigdy o was nie zapomnę. Będziemy się codziennie zdzwaniać. Ja będę wam opowiadać o moich przygodach, a wy o swoich. Naprawdę? Może byłyśmy zbyt samolubne. Ty zawsze wspierałaś nasze marzenia. Wybacz nam. My też chcemy być dla ciebie wsparciem. Przyjaciółki! Ale wujku, co to jest? To najlepsza akademia stylizacji fryzur. Zrozum mnie, proszę. Nie chcę, żebyś wyjeżdżała, ale wiem, że to się kiedyś stanie. O, odwiedzaj mnie chociaż na święta! Ale ja nie wyjeżdżam. Nie dzisiaj. Ale w końcu to zrobisz i zostanę sam. Przestań, wujku, przytul się. Udanej podróży! Będziemy bardzo tęsknić. Dziękuję wam, jesteście najlepsze. Oto kokardka, którą dla ciebie zrobiłyśmy. Podoba ci się? No pewnie. Co by się nie wydarzyło, Glam City zawsze będzie moim domem, a wy przyjaciółkami. Żadna odległość nas nie rozdzieli. Fabio, zrobisz mi fryzurę z tą kokardką? No, lepiej będzie, jeśli Fabia to zrobi. Nic nie widzę przez te wszystkie wylane łzy. Town style. Wow! Ekstra fryz! Wyglądasz pięknie! Zobaczysz, podbijesz cały świat! Pokażę im, gdzie mieszka najlepszy fryzjer pod słońcem. O nie! Muszę się śpieszyć, bo spóźnię się na samolot. Nie martw się, podrzucimy cię naszym hair wagonem. Na razie, VIP Pets, do zobaczenia!